no i nie bycie osobą prawomocnie skazaną. Dalej mamy delegowanie lekarzy do walki z epidemią na wniosek ministra lub wojewody. Jeżeli taki wniosek wpłynie do przychodni, szpitala, władze tych placówek mają 7 dni, żeby wskazać osobę do walki z epidemią. Mówiąc osoby, mam na myśli lekarzy, pielęgniarki, ratowników, ale co ciekawe także studentów, bo tutaj rektorzy wyższych uczelni także będą mieli 7 dni po wpłynięciu takiego wniosku na wskazanie osób mogących pomóc w walce z epidemią. Przypominamy to nieraz nie dwa. Diabeł tkwi w szczegółach, zatem bardzo szczegółowo będziemy się przyglądać temu, co z tych zapisów zostanie i w jakim kształcie ustawa powędruje z Sejmu do Senatu, a potem...